Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, od roku 1932 w Polsce monety o nominale 2 zł były bite w srebrze próby 750 i ważyły 4,4 gramy. Takich monet jest kilka. Mamy Piłsudskiego, statek, głowę kobiety, natomiast najcenniejsza z tego całego zestawienia to moneta z roku 1936 z wizerunkiem Piłsudskiego. Dokładnie taka jak widzicie tutaj właśnie w tej chwili. No prawie taka, ze względu na to, że ta sztuka, którą ja mam, to jest kopia, natomiast kopia oficjalna z NBP. Zapraszam Was więc na odcinek. Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem na wstępie, dzisiaj porozmawiamy sobie krótko o monetach dwuzłotowych. Tak jak wczoraj już też zapowiadałem, okres wakacyjny, zabrałem się za porządkowanie swojego zbioru. No i między innymi trafiło, żeby uporządkować wreszcie zbiór monet z okresu II RP, poukładać sobie je ładnie, spróbować ocenić stany. Natomiast stwierdziłem, że przygotuję dla Was właśnie taki materiał dotyczący tych monet dwuzłotowych, ponieważ temat tej kopii jest dosyć ciekawy. Interesuje mnie przede wszystkim, i tutaj chciałbym, żebyście się podzielili w komentarzu ze mną, co myślicie o trzymaniu w swoim zbiorze monety, która ma właśnie taki napis jak kopia. Dobra, ale zacznijmy sobie od samego jakby początku, skąd ta moneta w ogóle się wzięła. Więc tak jak już Wam wspomniałem, w roku 1932 nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o standard monet polskich. Wcześniejsza moneta dwuzłotowa z żniwiarką została zastąpiona monetą z głową kobiety. I w roku 32, 3 i 4 właśnie tak te monety wyglądały. Ja przyznaję, że u siebie w zbiorze nie mam jakichś ładnych sztuk i na pewno będę tutaj zmierzał do tego, żeby właśnie coś fajnego z głową kobiety, jeżeli chodzi o dwójeczki, do tego zbioru wpadło. Aczkolwiek przyznam, że jeżeli chodzi o monety 5 czy 10-złotowe, to znaleźć coś fajnego w dobrej cenie nie było problemu. Natomiast z tymi monetami, no sprawa już taka dosyć prosta nie jest. Wydaje się, że to z tego powodu, że no chyba jednak był to nominał, który był bardzo popularny w obiegu. Monet w takim stanie znajdziecie na rynku mnóstwo, natomiast monety ładniejsze, no to już tutaj trzeba się troszeczkę wysilić. W roku 1934 pojawiła się moneta z wizerunkiem Piłsudskiego, 2 złote. I podobnie jak piątka i dziesiątka, ten wizerunek był tak samo tutaj prezentowany, moneta bardzo ładna. I tutaj te monety, o dziwo, da się znaleźć w ładnych stanach. Ceny tych monet, jeżeli chodzi o te dwójki, na chwilę obecną gdzieś tam zaczynają się od 20 zł, jeżeli chodzi o te słabe stany. Jeżeli chodzi o Piłsudskiego, no to z takiego słabszego też jesteście w stanie na dzień dzisiejszy kupić gdzieś w cenie w okolicach 60-70 zł. No a ładne mennicze, no to wiadomo, już później cena idzie mocno w górę. W roku 1936 pojawiła się dwójeczka z żaglowcem, tak, mamy tutaj podobnie jak moneta 5-złotowa, była to moneta okolicznościowa, natomiast ona była normalnie w obiegu i tym samym sporo jest sztuk, które są również lekko tym obiegiem zużyte, natomiast ta moneta kosztuje podobnie jak Piłsudski, myślę, że ceny gdzieś się zaczynają od 60-70 zł na chwilę obecną. No i najrzadsza z całego tego zestawienia jest moneta z roku 1936, ze względu na to, że nakład tej monety był bardzo niski. Na chwilę obecną, nagrywam ten film w lipcu 2022 roku, ta moneta kosztuje no ładnych kilka tysięcy złotych, tak? Więc dołożenie jej, zwłaszcza do tych mocno wytartych głów kobiety, no lekko by tutaj odstawała, jeżeli chodzi o cenę w tym zestawieniu. Natomiast taka dwójeczka właśnie z napisem kopia jak najbardziej do tego zestawienia pasuje. Słuchajcie, najpierw powiem, jak ta moneta, jak wygląda się, jak kształtuje się cena tej monety. Taką monetę jesteście w stanie kupić poniżej 300 zł na dzień dzisiejszy. Ta moneta została wybita w roku 1988 z okazji 70-lecia odzyskania niepodległości i nakład tej monety to tylko 10 tysięcy sztuk. Pomimo tego, że mamy tutaj napis kopia, to nakład był bardzo niski. I NBP użyło do wybicia tej monety oryginalnych stempli, które miały w swoich muzeum, magazynie, nie wiem jak dokładnie to tutaj określić. No, dołożyli jednak właśnie ten napis kopia i zmodyfikowali lekko obrzeże. Oryginalna moneta miała rand ząbkowany, ta moneta ma rand gładki. Postaram się Wam tutaj to pokazać. Ta moneta ma rand
gładki. No i właśnie taka fajna mennicza sztuka do mojego zbioru ostatnio trafiła. Z tą monetą jest jeszcze jedna ciekawostka, że ta moneta z oryginalna z roku 1936, ze względu na to, że jest rzadka i jednocześnie bardzo cenna, jest również bardzo często fałszowana. Trafiłem jakiś czas temu na artykuł pana Damiana Marciniaka, gdzie wspominał o tym i pokazywał, w jaki sposób rozróżnić właśnie tą podróbkę tej monety od monety oryginalnej. No i tam były różne metody fałszerstwa, tak? Przerabiano te dwójki z roku 34, zapożyczając pewne fragmenty właśnie tutaj z tego 36 ze statku. No i jak się okazuje, że te monety z roku 1988, tak, czyli te kopie, również zostały wykorzystane do tego, żeby je przerabiać na te monety oryginalne. Więc to jest pewna taka uwaga. Ja przyznaję, że nigdy nie miałem w ręce tej monety oryginalnej, więc nie mam takiego porównania, jak dokładnie te monety ze sobą zestawić, ale myślę, że jeżeli ktoś oferowałby wam w atrakcyjnej, okazjonalnej cenie monetę z roku 1936, no to jest szansa, że albo to jest moneta, która ma tutaj ten napis kopia i na przykład może on być zatarty, czy też mogą być sztucznie zrobione ślady obiegu i akurat w tym miejscu pojawią się jakieś zatarcia, czy też dziura, no albo jest to moneta, z którą coś ktoś majstrował. Oryginalne monety, tak jak już wam wspomniałem, niezwykle drogie i niezwykle rzadkie. Dajcie mi znać, co wymyślicie na temat posiadania w swoim zbiorze obok monet oryginalnych właśnie takiej monety z napisem kopia. Macie taką monetę, nie macie? I w ogóle, czy waszym zdaniem coś, co już ma na sobie napis kopia, może w ogóle do zbioru monet z drugiej RP pasować? Czy też lepiej położyć to lepiej gdzieś z boku? Dzięki wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam was na kolejne filmy. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek i podzielcie się komentarzem, co myślicie. Dzięki, cześć.